Chyba największa w ostatnich latach, dziesięcioleciach inwestycja w gminie Janów Podlaski wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych. Mowa o głównym trakcie, głównym szlaku dojazdowym do Janowa Podlaskiego z Białej Podlaskiej. Właśnie droga Biała Podlaska, Janów Podlaski. Panie wójcie, doczekaliśmy się w końcu. Pierwszy etap otwarty, na drugim etapie prowadzone prace. Pana słowami, to impuls do rozwoju gminy, ale impuls, który kosztuje też. Tak, dzień dobry. Szanowni Państwo, no to rzeczywiście impuls, o którym Pan wspomniał, i jest to impuls rozwojowy. Impuls, który powoduje, że dojazd do Janowa będzie zdecydowanie lepszy, a to na pewno będzie tylko służyło mieszkańcom. I mam cichą nadzieję, że wszyscy będziemy z tego zadowoleni. Że to zostanie oddane w terminie. Odcinek drogi łączący z Białą Podlaską to ponad 10 km łącznie. To jest rzeczywiście inwestycja bardzo duża i cieszę się, że możemy ją zrealizować. I pierwszy etap już mamy za sobą, 5 km, 200 odcinek, który został, jest z tej chwili w realizacji, to odcinek również 5 km, 200 metrów. Koszt inwestycji to ponad 8 milionów złotych. Oczywiście inwestycja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych, Starostwo Powiatowe, no i gmina Janów Podlaski. W tym miejscu serdeczne podziękowania Panu Staroście, że chciał tę inwestycję kończyć. Jak widzimy, oczywiście inwestycja powoduje pewne problemy związane z objazdem, szczególnie w tej sytuacji. Mamy problem, musimy objeżdżać przez Konstantynów czy przez Rokitno, ale myślę, że to już kwestia paru dni i będzie można przyjeżdżać do Janowa bezpośrednio, a w perspektywie kilku miesięcy ta droga już na pewno powstanie, będzie tak wyglądać jak ten pierwszy odcinek, a jest to rzeczywiście przyjemność jazdy, jeśli chodzi o ten pierwszy odcinek i drugi, myślę, że na pewno równie będzie równie piękny do jazdy, a przy tym bezpieczny, bo będzie tutaj, będą ścinane dwa niebezpieczne zakręty w Klonownicy i przy Leśniczówce, więc tutaj to spowoduje, że już będzie o wiele bezpieczniej. No i mam nadzieję, że samo rozwiązanie włączenia do drogi wojewódzkiej, tu jeszcze jest na etapie takich drobnych jeszcze usprawnień. Na razie nie będę wyprzedzał tutaj, ale mam nadzieję, że to włączenie też spowoduje, że ten wjazd, włączenie będzie równie bezpieczne i dzięki temu wszyscy z tego skorzystamy. Panie wójcie, te 8 milionów, o których Pan wspomniał, to jest ten drugi etap. Tak, tak. Również chciałbym, żeby Pan wójt wspomniał o tym, że oprócz tych wszystkich udogodnień powstają no, długo oczekiwane też i chodniki, budowa peronów i budowa zatoku autobusowego. Nie, oczywiście w ramach tej inwestycji w przypadku Janowa Podlaskiego to mamy chodnik do końca miejscowości. Co prawda niektórzy twierdzą, że za krótki, bo rzeczywiście, jak się okazuje, na etapie projektowania w tym miejscu, gdzie powstaje nowe osiedle, nie było jeszcze w tych domów, ale to nie oznacza, że tego chodnika nie przedłużymy w perspektywie. Powstanie nowe osiedle, będziemy budowali drogi, tam też to, ten chodnik wydłużymy. Natomiast na trasie tej drogi, tam gdzie są zatoki autobusowe, więc powstają ładne chodniki, zatoczki ładne, nowe przepusty i to wszystko powoduje, że ta infrastruktura, struktura po drodze też nabiera krasy, patrząc na Klonownicę, później mamy na Klonownicę plac, tutaj już ładnie się robi w dalszym ciągu i dalej kolejne zatoki będą robione, także będzie to wyglądało zdecydowanie lepiej i myślę, że to spowoduje, że wszystkim będzie nam się żyło zdecydowanie lepiej. No, część mieszkańców nie może odżałować sosen, które rosły przy drogach. No niestety rozwój infrastruktury wiąże się czasami z ingerencją w przyrodę. No niestety, takie są koszty budowy infrastruktury drogowej. Musimy dla bezpieczeństwa użytkowników, bądź też sprawy związane z inwestycją, a więc zmiana tutaj kierunku przebiegu drogi w przypadku tych łuków, o których wspomniałem, spowodowało, że tam należało usunąć te sosny, które no, wpadały w kolizję, jeśli chodzi z tym odcinkiem drogi. I to zostało usunięte, ale myślę, że drodzy Państwo, że te zieleni po drodze mamy tak dużo, że nie zakłóci to naszych stosunków, jeśli chodzi o przyrodę. Na pewno będą jakieś nasadzenia, a trzeba jednak pamiętać jeszcze o tym, że czy zawsze drzewo, tak wielkie drzewo jest bezpieczne przy drodze? No tu byśmy też polemizowali. Myślę, że drodzy Państwo, to, że to zostało usunięte, to nic nie wynikało tylko z chęci usuwania. To wynikało z potrzeb związanych z infrastrukturą, z budową infrastruktury, bądź też przepisy, tak, to decyduje. Niewycinane drzewa były dla wycinki. Wszystkie wycinki były tutaj oczywiście wynikały z inwestycji, także to
Tak proszę to interpretować. I na koniec, gdyby można mówić o przyszłości, jakieś kolejne inwestycje wspólnie z powiatem, panie wójcie? W tej chwili nie będę jeszcze wyprzedzał faktów, jesteśmy na etapie rozmów i cieszę się bardzo, bo te rozmowy idą w dobrą stronę. Chcemy modernizować drogi powiatowe, a naprawdę na terenie gminy mamy ich bardzo dużo. To jest droga do Bubla, droga przez Granne, droga do Przepawów, Nowy Romanów. Są to drogi do Ostrowia, droga przez Woroblin, a więc tych dróg powiatowych, gdzie możemy wspólnie inwestować, jeszcze mamy naprawdę dużo i myślę, że jeśli ta współpraca będzie się tak dobrze rozwijała jak w tej chwili, to mamy cichą nadzieję, że na pewno część tych dróg zostanie odnowiona, a nawet i wybudowana w niektórych miejscach, gdzie takie są potrzeby. Droga od drogi wojewódzkiej w miejscowości Osówka do Janowa. To jest 5 km długości. Odcinek ten jest za kwotę 9 milionów złotych. Również tutaj mamy dofinansowanie 50% z Funduszu Dróg Samorządowych, a drugie 50% jest podzielone między powiat i gminę. W ramach tego zadania będzie właśnie wzmocniona konstrukcja nawierzchni, przebudowywane zatoki, korekty dwóch łuków, poprawa odwodnienia, przepusty zjazdowe. Tu cały czas pozostaje jedno główne pytanie dotyczące skrzyżowania z drogą krajową. Z drogą wojewódzką. Z drogą wojewódzką. Jak żeśmy opracowywali dokumentację i kiedy wystąpiliśmy o warunki na włączenie do drogi wojewódzkiej, dostaliśmy takie warunki, jak projektant zaprojektował, czyli zmiana włączenia na środku łuku, tak jakby przesunięcie tego włączenia, no po prostu proste skrzyżowanie z włączeniem na środku łuku, a nie tutaj na początku łuku. Wiem, że teraz trwają rozmowy, nie wiem, czy dojdzie to do skutku. Zarząd Dróg Wojewódzkich chce zaprojektować tam rondo i w ramach razem nasza inwestycja, jak będzie realizowana, włączyć się z robotami i wykonać tam rondo. Na pewno to by było włączenie bezpieczne, skrzyżowanie na takich drogach, bo ruch od Janowa też jest dość duży. Na pewno by było o wiele lepsze. Trzymamy kciuki i zobaczymy, jak się nam to uda. Mamy jeszcze cały rok do realizacji następny naszej inwestycji, także być może przez zimę Zarząd Dróg Wojewódzkich upora się z projektem.